Cześć, tu Karimiri. Witajcie w kolejnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Jak widzicie, znajdujemy się tym razem w naszej geometrycznej grocie. Dziwnie to brzmi trochę, ale tak, tym razem padło na to, że będziemy dokańczali rzeczy właśnie tutaj. I żeby nie skłamać, trochę się zastanawiałem, co tu jest właściwie jeszcze do zrobienia. To osobiście wydawało mi się, że ten projekt trochę bardziej mi się rozrośnie, że będę chciał jeszcze więcej rzeczy tutaj zrobić. Jednak jak teraz to tak przemyślę, to wychodzi na to, że jednak nie do końca, bo okej, niby pomysł tak fajny był i w ogóle, ale koniec końców okazuje się, że właściwie co? Cokolwiek bym tutaj chciał zbudować, to wyszłoby na to, że już coś podobnego gdzieś zbudowałem w którymś innym projekcie, albo na pustynnej bazie, albo na samej wyspie. Widzicie, slajmy mają się całkiem nieźle, wychodzą. Nie zwracajcie uwagi na ten pień, kiedyś go tam trafiłem przez przypadek, nie chciało mi się go poprawnie wstawić. Tu miał być jeszcze chlewik, taki podręczny, ze spłukiwaniem do lawy i zatem wodospadem, coś się zdaje się miało znajdować i tak dalej. Myślę, że te dwa podpunkty, myślę, że to sobie odpuścimy. Ten kanion właściwie też, co tam mi się, jakiś zombiak łazi. Ten kanion właściwie też zostanie tak, jak zostanie. Z taką oto dziurą w podłodze, nie będzie ładnego wejścia do środka. I również wychodzi na to, że ten kąt jaskini też niestety pozostanie taki trochę opuszczony. Myślę, że ja go tak nie zostawię, on będzie ładniejszy. Ja tutaj po prostu wyłożę trochę trawą dodatkowo, to znaczy dirtem, który porośnie trawą. Ta alejka. Myślę, że tą alejkę jeszcze dokończę, żeby nie było. Będą tu zwisały jakieś liany i tak dalej. Koniec końców. Jedyne właściwie, co nam tutaj pozostało z takich rzeczy, które musimy wykończyć, to jest zatkanie tej dziury. Zatkanie tej dziury w dachu oraz zrobienie czegoś na kształt drzwi w tym miejscu, ponieważ niestety w ostatnim patchu, mam tutaj na myśli, właśnie między innymi 1.45 i tak dalej, została trochę zmieniona mechanika mobów, czyli w tej chwili mob, może wrogi mob, taki jak Creeper, przede wszystkim Creeper, może wykonać skok na główkę i nam wpaść po prostu do bazy i się tutaj panoszyć, jeżeli stwierdzi, że jest w stanie nas dopaść. Wioska z wieśniakami? Tak, myślę, że ten pomysł mi się udał. Całkiem fajnie to wyszło i najlepsze jest to, że działa. Tak trochę z tą podziemnością tej wioski, tak dziwnie, bo mam tutaj świetlik w dachu na wylot do dżungli. Ale wiecie co, niestety ta wioska sprawia strasznie duże problemy. Głównie za sprawą tak zwanej inwazji zombie, bo oni mi się tu pojawiają, oni mi się są w stanie pojawić dokładnie w tym miejscu na przykład, albo na szkle, albo nawet, słuchajcie, pojawiają się w domkach i zaczynają wybijać wieśniaków, którzy tam się schowali na noc. W ogóle jakiś odlot. Nawet jakby to była, podejrzewam, wioska, taka wioska, prawda, która stoi na luźnym terenie, obawiam się, że nie byłbym jej w stanie do końca obronić, nawet jakbym ją wysokim murem ogrodził i tak dalej. I oczywiście kotki mi się trochę rozbiegły, zanim naprawiło baga z ich randomowym teleportowaniem się. Ale do rzeczy. Co by tu zrobić, tak? Myślę, że na pewno będziemy potrzebowali pary drzwi, ponieważ tym razem nie planuję zrobić nic specjalnego na pistonach, pomijając fakt, że nie mam pistonów. Nie mam pistonów, cały czerwony proszek mi gdzieś wywiało, nie jestem pewien, co z nim zrobiłem. Na pewno chciałem tamtą ścieżkę dokończyć i również chyba mi wywiało właśnie całe
Całe jasne drewno. Bez jaj. Meh. Dobra, gdzie jest dirt? Zabijemy się tymi pierdołami, na koniec zrobimy drzwi. Kobla za to mamy dużo pod dostatkiem, jak zawsze. Kobel jest nieśmiertelny. Kurczę, ja tu nie mam diamentów. Fail. I nie wziąłem Ender Eye'a, żeby zrobić Ender Chesta. Kurczę. Strasznie jestem nieprzygotowany dzisiaj do tego odcinka. W najgorszym wypadku po prostu zrobię cięcie w odpowiednim miejscu i pójdę po zapasy. Slajmy się panoszą w najlepsze. Czy tutaj są jeszcze te moje awaryjne skrzynie? Tak. Tu będzie trochę drewna. O, jest, wiedziałem. 40 tu może być mało. Czy mam więcej? Mam więcej. Zostawcie mnie. Idźcie się utopić w wodospadzie. Tak. Na górze burza. No, najlepsze jak słychać. Więc tak. A czy by tutaj porozmawiać? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I glosną. No, dużo tej roboty nie było. A, tak właśnie, już pamiętam co chciałem powiedzieć. Naszły mnie wątpliwości, czy dam radę wyciągnąć jeszcze 20 odcinków tej geometrycznej wyspy, zanim wyjdzie Feed the Beast, ponieważ to się zbliża nieuchronnie ta chwila. Ten moment jest już coraz bliżej i właśnie problem cały polega na tym, że w momencie, kiedy pojawi się Feed the Beast, mogę nie być w stanie już kręcić aż tylu serii naraz. Będę musiał zrobić małą przerwę od geometrycznej wyspy i no i po prostu zakończyć sezon pierwszy, dać, tak jak już zapowiedziałem, link do downloadu ze światem, z save'em i w ogóle. Co prawda właśnie cała kwestia polega na tym, że no, planowałem zrobić to na odcinek setny. Nie jestem pewien, jak to wyjdzie, ile jeszcze będę w stanie tutaj zrobić na wyspie. Parę tych rzeczy, które postanowiłem, że dokończę, tak jak z tych projektów, które tutaj... Włącznie z tymi projektami, które są zaczęte i tylko wymagają dopieszczenia. Tam jeszcze mam wejście do The Endu do zrobienia, między innymi mam do zrobienia magazyn na wyspie. No, oczywiście tutaj grota, wykończyć, dokończyć, powiesić i tak dalej. Nie jestem absolutnie pewien, czy wystarczy mi tego materiału na kolejne właśnie 20 odcinków, bo tyle mniej więcej do odcinka setnego zostało. Czy coś nowego będę chciał tutaj jeszcze zbudować? Również nie jestem do końca pewien. No tak czy inaczej, postaram się. W najgorszym wypadku, jeżeli stwierdzę, że nic z tego, no to po prostu wtedy sezon pierwszy geometrycznej wyspy zakończy się na odcinku 90. Takim, myślę, że odcinek 90 będzie takim podsumowaniem tego, co przez cały sezon się działo. W jaki sposób to zrobię? No, nie chcę zdradzać szczegółów, mam na to jeden mały pomysł. Nawet mam już od razu, mogę wam powiedzieć, pomysł na sezon drugi. Złodziej trawy! Dobra, dość tego marudzenia, zajmijmy się tym, co trzeba zrobić. Ja sobie gdzieś tam przygotuję listę jeszcze takich rzeczy, które można zrobić, trzeba zrobić i tak dalej. I je po prostu zrobimy, zobaczymy, ile to zajmie. Nie zamierzam na pewno zakończyć tego sezonu z nienacka w pół słowa, ani też nie zamierzam na siłę go przedłużać. Tak, bo jak zacznę to kręcić na siłę, to już to będzie widać i przestanie to być fajne. Czas na nasze wejście. Oczywiście najpierw, wbrew pozorom, ja chyba, korzystając z tego, że jest dzień, rozejrzę się tutaj po najbliższej okolicy. Bo coś mi się... Aha, wiedziałem, że coś mi się kręci. No, ciebie widziałem kątem oka. No. Dobra. Jednego mniej. Jeszcze któryś tutaj szczęścia szuka?
Nie, wydaje się spokój, tam jest nasze okno. Okej, zajmijmy się teraz normalną czynnością, czyli robieniem drzwi. Oczywiście trzeba wyciąć. Jak ja nie lubię oczyszczać dżungli. Jedyne, co mi się w dżungli podoba, to są no, te gigantyczne drzewa oczywiście i to, że można z nich wycisnąć dużą ilość drewna. No i oczywiście kolor trawy w biomie dżunglowym jest fajny. Ale absolutnie nie jest to jakoś super, hiper wymagane. No, owszem, mogę zejść pod ziemię i sobie zrobić właśnie taką geometryczną grotę i być cały szczęśliwy. Ale na razie musimy się pozbyć tego krzaka, który tutaj jest i nam przeszkadza. I teraz kontynuując. W pierwszej kolejności oczywiście drzwi. To nie będzie nic aż tak super wymyślnego wbrew pozorom. To będą po prostu zwykłe drzwi na dwóch pressure plate'ach, ale dorobimy jeszcze, żeby nie skłamać. O, dammit. Ja tutaj planowałem zrobić drzwi 3x3 z pistonów, prawda? Źle, niedobrze. Dobra, mam pistony, mam przygotowaną dziurę i teraz zajmiemy się tworzeniem tego mechanizmu, który w sumie chyba jeszcze go nigdy nie zrealizowałem na razie, poza swoim światem testowym, więc będzie ciekawie, ale mechanizm jest super, ponieważ jest szeroki tylko na jedną kratkę, więc jest po prostu padaka. I jak to teraz idzie, żeby nie skłamać? No jest, nie, nie tak. No jest super, nie posiada żadnych repeaterów, działa jak marzenie. No, z tym tylko, że opiera się trochę o piasek, więc no trudno, tak będzie. I teraz mamy tutaj szkło. Ogólnie nasze drzwi będą też ze szkła. Jasne, czemu nie? I co dalej, co dalej? Niech będzie, żeby było symetrycznie. Tutaj za to nie może być szkło. Czy tak? Tak. Wiecie co, ja się chyba będę podpierał jednak swoim światem testowym co chwila, więc jeżeli stracę wątek, to dajcie znać, bo no, to jest skomplikowane trochę. W momencie, kiedy się tego nigdy nie robiło. Na pewno w tym miejscu znajdowała się czerwona pochodnia. Okej, już chyba wszystko wiem. Dobrze czułem, że się gdzieś pomylę, aczkolwiek nie do końca jest to taka pomyłka, ponieważ wszystko się rozchodzi o to, że w tym miejscu tutaj znajduje się jeszcze jedna czerwona pochodnia. I to właściwie tylko dlatego te drzwi nie chodziły tak, jak powinny w pierwszej chwili. Czyli ten blok tutaj możemy spokojnie sobie zostawić. Tutaj za to będzie właśnie czerwona pochodnia, która będzie trafiała w blok tu, na którym będzie znajdowała się znowu czerwona pochodnia. Ja tutaj to ładnie oświetlę od spodu, żeby nie było. I teraz jest bum. I te drzwi powinny być wszystkie zamknięte. Tak. Ten piston musi tu być. Tutaj musimy wstawić to szkło i teraz użyjemy guzika, żeby sprawdzić, jak to działa. Jezu, jakie wtępy jestem. Kolejna czerwona pochodnia, której nie ma, a powinna być. O. Bo jak ten piston ma w tej chwili dostawać moc? No, a skoro już dostaje, to teraz możemy przeprowadzić ogólny test drzwi. Guzik. Dobra. Zasięgłem porady na YouTubie i już chyba więcej wiem, o co chodzi. Mianowicie te drzwi zostały wymyślone na 1.4, a na 1.4.5 mają problem, więc musimy je potraktować takim oto jeszcze dodatkowym mechanizmem w postaci jednego repeatera tu, drugiego repeatera tu, klocek, klocek, czerwony proszek tu na górze. I czerwona pochodnia w tym miejscu i już powinno wszystko działać. Jeszcze tylko dźwignię zabieramy stąd i przynosimy ją w miejsce tam, gdzie być powinna, czyli tu. O, i teraz jak pociągniemy, to drzwi się otworzą, w drugą stronę drzwi się zamkną.
Musimy to wszystko ładnie zabezpieczyć naokoło, żeby nie było widać, jak również musimy doprowadzić do tego właśnie mechanizmu taki oto bardzo ładny bajer, czyli obwód wejściowy. I teraz zastanawiam się, jak to zrobić. Najlepszym wyjściem chyba będzie stworzenie w tej ścianie z tej strony. Z tej strony, a może z tej drugiej. Dobra, powiedzmy, że zaraz zobaczymy, jak to wyjdzie, ponieważ od wewnątrz chcę mieć płytki naciskowe, jak zwykle, a od zewnątrz chcę mieć taki guzik, jak mam mniej więcej na A3 drzwiach. Także od zewnątrz mam guzik, żeby mi mopki nie zawracały głowy, a od środka mam właśnie płytki naciskowe i to będzie reagowało. I w tym celu musimy jeszcze tylko tutaj właśnie taki guzik przysposobić. Więc oczywiście, proszę bardzo, piękne, oto jasne drewno, na którym będzie znajdował się nasz magiczny guzik. Cały czas liczę na to, że jednak wbrew pozorom nic nie spadnie mi na łeb. Żaden creeper w szczególności. Od zombiaka i szkieleta to tam powiedzmy, że jeszcze przeżyje. To nie jest nic nadzwyczajnego, co by nam mogło zrobić krzywdę. Teraz potrzebujemy stąd pociągnąć sygnał cały czas w dół. Oczywiście zabezpieczając odpowiednio wszystkie tutaj obwody. Żadnego dirtu na wierzchu. I tak dalej, i tak dalej. Więc okej, zobaczmy teraz czerwony proszek. Powinno sięgnąć bez żadnego problemu. Raz, dwa. No tutaj nam nie da rady. Tak, tak. Tak, 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 tak. I potrzebujemy ten sygnał dociągnąć. O, oh shit! Tak, tak. I tu. W tym momencie ten sygnał z guzika będzie nam otwierał drzwi. Od razu możemy pójść i to przetestować. A! Potrzebujemy repeatera. Bo w tym miejscu powinna być dźwignia. Dobra, teraz będzie działać. No co jest? Co jeszcze się zepsuło? Aha, czerwona pochodnia jest zdecydowanie w złym miejscu. To naprawdę wiele tłumaczy. Dobra, już wszystko jest w porządku, wszystko ładnie wygląda. Dobra, super, to możemy teraz tak. Tu zamkniemy. I teraz pochodnia, żeby się nam nic oczywiście w okablowaniu nie zespawnowało. Żeby nie było, że jak przyjdziemy tutaj w którymś momencie, to będziemy mieli surprise! I tak dalej. A, jeszcze jest jedna ważna rzecz, której nie pomyślałem. I chyba właśnie musimy skuć w tej chwili z tego powodu ścianę. Potrzebujemy mechanizmu, który przedłuży działanie. Który przedłuży działanie tego guzika. Będzie dokładnie niemalże identyczny mechanizm jak na A3 również, czyli potrzebujemy trzech repeaterów do tego. I zaczniemy tak, dokładnie od trzech repeaterów. Więc robimy tak, że w tym miejscu sygnał schodzi w dół. Tutaj umieszczamy repeater w maksymalnym opóźnieniu. Tutaj umieszczamy klocek, klocek, repeater, repeater i ostatni klocek tu. I teraz sygnał musi trafiać z tej wiązki. Aha, to miejsce. To jest raz, dwa i trzy. I tak to będzie. I wtedy ten sygnał z guzika, który naciśniemy, trafi od razu do mechanizmu, a później będzie jeszcze odbijany. Odbijany. Ale bez przesady z tym odbijaniem, ponieważ mielibyśmy zwarcie. I teraz będzie wszystko śmigać. Teraz możemy już ze spokojem zamurować to wszystko. Sprawdźmy, czy działa. Zrobiło się zwarcie. Wiedziałem. Zawsze się robi zwarcie. Gdzie się zrobiło? Aha. Czyli co? Muszę poświęcić więcej repeaterów?
Jasne, czemu nie? W końcu nam się bardzo śpieszy. Tak. Kudło, nie w tym miejscu. Tutaj. Tutaj i karamba. Takie to jest denerwujące. Nie tu, tu. Tak i tak. Kurczę, po raz pierwszy w życiu na ten mechanizm wykorzystałem tyle repeaterów. Nigdy wcześniej mi się to nie udało. Co mi się, prawdę mówiąc, trochę nie podoba. Ale teraz powinno przynajmniej wszystko działać jak należy. Sprawdźmy. Tak. Ok, z tej strony już chyba mniej więcej wszystko działa, czyli teraz przechodzimy na tą stronę i tutaj musimy zrobić podobny myk, jednak z tej strony będą te drzwi obsługiwane przy pomocy płytek naciskowych, że po prostu przejście przez nie będzie powodowało rozsunięcie. No i tutaj mamy tak, sąsiadujemy z naszą grotą, więc będziemy musieli skitrać ten redstone gdzieś trochę bardziej i teraz zobaczmy, jak to wygląda. Użyjemy tych kamieni, będzie mi widać jakby coś. To jest środek, tak? Czyli tutaj jest ten, tutaj jest drzwi, tutaj mamy bezpośrednio nad nami o, trzy płytki naciskowe. Czyli powiedzmy, że ja chcę stąd wyjść. Czyli powiedzmy, że w tej chwili potrzebujemy znowu czerwony proszek. Tak. I bez najmniejszych problemów teraz możemy już tutaj. Możemy. Średnio. Dobra, będziemy udawali, że jest tutaj w tym miejscu ściana. Tak. Jak to wygląda? Good enough. Ok, tu możemy dotknąć dirtem. Będzie dalej tak samo zielono, jak było. Dobra, teraz chodźmy na górę. Musimy się stąd wygramolić. Moje enderperły. Tak, w międzyczasie musiałem wejść na dół i teraz zobaczmy. Tak. I wychodzimy. I coś się zacięło za nami. Dobra. Dobra, musimy widzę znowu powędrować na dół i zobaczyć, dlaczego nie chcę chodzić. Co tu jest nie tak? No cóż, taki mechanizm ma tyle problemów. Coś tu nie bangla, ale tak, to jest w sumie właściwie nic nowego, bo jeśli dobrze pamiętacie, zawsze jakieś dziwne problemy z Redstone musiały w którymś momencie wystąpić. Może nie, tu jest czerwony proszek, więc nie wiem, o co chodzi. Czy to może mieć wspólnego coś z jakimś innym przesyłaniem sygnału? Nie sądzę, ponieważ ten sygnał się nigdzie nie zbiera. Mógłbym raptem sprawdzić, czy nie zbiera się na przykład tutaj, ale nie powinien. Zdecydowanie nie powinien, bo co my tu mamy? Tu mamy czerwoną pochodnię, tu jest czerwona pochodnia. No nie, tu się po prostu nie ma w jaki sposób żaden zbierać. No dobra, trudno. Powiedzmy, że najwyraźniej musimy to po prostu w obecnym kształcie zostawić. Grudze się otwiera. Tak, jako tako. Z drugiej strony otwiera się nawet lepiej. Ciekawe. Może to jest jakiś glitch związany z kierunkiem, w który patrzymy, bo. No bo naprawdę, ja tu nie widzę żadnych podstaw, dlaczego ten mechanizm miałby nie działać. Ale to jak zwykle. To myślę, że niestety. Co tam znowu? Niestety mechanizm zeżarł nam znowu cały czas antenowy. Myślałem, że jakaś inwazja zombie od nowa. Więc teraz właściwie jedyne co pozostaje zrobić, to jest zamurować tutaj tą dziurę, ale wiecie co, to nie jest w żaden sposób interesujące. Ja to zrobię we własnym zakresie, już poza kamerą. I myślę, że jakoś tu o właśnie zaimprowizuję coś, jakieś takie okno, żeby po prostu udawało, że jest to taka zatkana skała.
a tam, gdzie skały nie ma, po prostu ją dorzucam w postaci przetopionego kobylstona. No, dobra, to w takim układzie wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku Geometrycznej Wyspy. Cześć. No, kurde, a teraz działa. No, i niech ktoś mi to wyjaśni, o co chodzi. No, w międzyczasie tak oto wygląda zakitowana jaskinia. Trochę to było upierdliwe do zrobienia, ale się udało.